Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj będziemy zajmować się tematem spotkania Pana Jezusa ze sparaliżowanym, którego jego przyjaciele przynieśli do Pana Jezusa. O tym wydarzeniu czytamy w Ewangelii Łukasza, między innymi Łukasza, rozdział 5, wersety od 17 do 26. I tutaj znajdujemy między innymi takie słowa. Oto mężowie nieśli na łożu człowieka sparaliżowanego i usiłowali wnieść go i położyć przed Panem Jezusem Chrystusem. A nie znalazłszy drogi, którędy by go mogli wnieść, z powodu tłumu weszli na dach. I przez powałę spuścili go wraz z łożem do środka przed samego Jezusa. I ujrzawszy wiarę ich, Pan Jezus Chrystus rzekł: Człowieku, odpuszczone są ci grzechy twoje. Tutaj jednoznacznie widzimy kwestię związaną z przebaczeniem. Przebaczenie. I jeśli ty spotkasz się z Panem Jezusem, u Pana Jezusa możesz uzyskać pełne przebaczenie. W tym domu odnajdujemy Pana Jezusa Chrystusa, Jego moc oraz Jego słowa. Jakże jest to pociągające, zarówno dla zdrowych, jak i chorych. I faktycznie, jak widzimy tę sytuację, tłum ludzi otaczał Pana Jezusa Chrystusa. Niektórzy oczekiwali od Niego pomocy, inni zaś czekali na może nawet i sensację. Największą część z tego, co Pan Jezus czynił na tej ziemi, stanowiło uzdrawianie chorych i wzbudzanie zmarłych. Cuda te w pierwszej linii były znakami dla ludu izraelskiego i świadczyły, że Bóg przyszedł do swojego ludu w Chrystusie. Uzdrowienie tego sparaliżowanego oraz przebaczenie mu jego grzechów wskazują na to, że Bóg był gotowy wybaczyć swojemu ludowi izraelskiemu oraz zakończyć proces wychowawczy, który był nałożony na niego w postaci chorób i cielesnych ułomności. W tym momencie zauważamy częściowe wypełnienie Psalmu 103, werset 3 oraz Izajasza 40, wersety od 1 do 2. W tym działaniu Pana Jezusa Chrystusa przebaczenie oraz uzdrowienie są jednoznaczne. Uzdrowienie wymaga odpuszczenia i udowadnia, że Bóg również przebaczył. Dalej, w tym zdarzeniu widzimy fakt, że Bóg przebacza grzechy temu, kto je wyznaje. I to jest opisane w pierwszym liście Jana, pierwszy rozdział, 9 werset. To ma zawsze aktualne znaczenie i to na zawsze aktualne jest też odpuszczenie grzechów. A więc to na zawsze aktualne odpuszczenie grzechów otwiera wierzącemu drogę do nieba. Więc jeżeli wyznasz swoje grzechy Panu Jezusowi Chrystusowi, to Pan Jezus Chrystus wybaczy ci te wszystkie grzechy. Jednakże uzdrowienie z fizycznych chorób czy słabości nie jest w ogóle lub jedynie w rzadkich przypadkach jest z tym związane. Biorąc te kwestie pod uwagę, ustrzeżmy się od złudnych nadziei i błędnych przekonań odnośnie wiary. W tym sparaliżowanym człowieku widzimy kogoś, kto w swoim zgubionym stanie jest niezdolny, niezdolny, aby prowadzić życie, które podoba się Bogu. Z powodu grzechu niesie on winę, która nie wyznana przed Bogiem zaprowadzi go na sąd oraz na wieczne potępienie. Dlatego ten człowiek tak bardzo potrzebuje spotkania ze Zbawicielem grzeszników. Pan Jezus jest Zbawicielem od grzechu, Pan Jezus jest Zbawicielem grzeszników. I w tych czterech mężczyznach, którzy go nieśli, którzy nieśli łoże, widzimy służbę ewangelistów.
tak można obrazowo powiedzieć. Oni pokazują nam cechy, które są potrzebne i pomocne, aby przyprowadzić ludzi do Jezusa Chrystusa. I te cechy można obejrzeć, patrząc w taki sposób. Po pierwsze, opisany tutaj transport wymaga ludzi zdolnych do noszenia, którzy nie zrezygnują przy pierwszym wysiłku bądź przy innych trudnościach. Także po drugie, poza tym potrzebna jest im pokora, aby zająć właściwe miejsce we wspólnej służbie. Dwóch niosło noszę z przodu, dwóch z tyłu. Po trzecie, w służbie dla Pana Jezusa Chrystusa potrzebne są również kreatywne pomysły, to znaczy taka innowacyjność. Wprowadzenie chorego przez dach nie było codziennym zdarzeniem, ale jednak prowadzi do sukcesu. I po czwarte, opuszczenie tego chorego w dół było prawdopodobnie najtrudniejszą rzeczą, gdyż łoże nie mogło się wywrócić. Staranne obchodzenie się z ludźmi zachowuje od niepotrzebnych zranień. I to jest bardzo ważne, żeby właściwie obchodzić się z ludźmi. Jak bardzo musiała poruszyć serce Pana Jezusa Chrystusa ta przepełniona miłością służba. Pięciu mężczyzn poprzez wiarę w Jego miłość i moc przezwycięża wszystkie trudności i przychodzi do Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus mówi jedno zdanie do tego sparaliżowanego. Czytamy te słowa w Mateusza 9 rozdział 2 werset. Ufaj, synu. Odpuszczone są grzechy twoje. Pierwsza część tej wypowiedzi porusza jego serce, tego człowieka. Druga oczyszcza jego sumienie. Dopiero wtedy ten uwolniony od winy i kary mężczyzna może wstać. I nie tylko to. Nie tylko potrafi chodzić, ale nawet sam może nosić swoje łóżko, może nosić swoje łoże. Zatem widzimy jednoznacznie w tym przykładzie, że przebaczenie grzechów jest w Panu Jezusie Chrystusie. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa Chrystusa, to On chętnie ci udzieli odpuszczenia grzechów, jeśli szczerze w sercu, w widoczny sposób tylko dla Boga, niewidoczny dla ludzi, pojednasz się z Nim. Pojednaj się z Bogiem, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Dziękuję Państwu za uwagę i na następnym spotkaniu chciałbym poruszyć kwestię spotkania z Panem Jezusem Chrystusem przez celnika, który mamy opisanego, tego celnika, który przygotowuje posiłek na chwałę Pana. Chodzi oczywiście o Mateusza Lewiego. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.